smakgujaw.pl, ulubione ciacha Gosi. Organizuję dzisiaj małe spotkanko rodzinne i ponieważ będzie kilkoro dzieci, a wiem, że przepadają za słodyczami, postanowiłam przyrządzić pyszny deser. Będzie to ciasto francuskie z owocami. Mam już tutaj gotowe ciasto francuskie. Oczywiście można własnoręcznie przyrządzić, ale ponieważ jest to dosyć skomplikowane i nie wiadomo tak do końca, jak nam wyjdzie, więc to jest sprawdzone. Robiłam kilka razy i zawsze było wszystko ok. Będziemy potrzebowali również troszeczkę różnych owoców. Mamy tutaj przygotowane dwie śliweczki, dwa kiwi i winogronka. Te owoce będziemy zapiekali razem z ciastem francuskim, ponieważ one są surowe, świeże. I mamy tutaj również połówki brzoskwiń. To są brzoskwinie z zalewy, ponieważ one już były obrabiane termicznie, więc zrobimy tylko gotową podstawę z ciasta francuskiego i włożymy już po upieczeniu. Będziemy potrzebowali także przyozdobić nasze ciastka i zrobimy w tym celu lukier. Najprostsza sprawa, żeby zrobić lukier, jest taka, że używamy gęstej śmietany i cukier puder, odrobinę soku z cytryny i to wszystko mieszamy, no tak, żeby konsystencja była gęsta. To nie da się przewidzieć, czy to są dwie łyżki cukru, czy jedna łyżka cukru. Po prostu trzeba wyczuć ten moment. Przyozdobimy nasze ciasteczka również czekoladą. Roztopimy ją w kąpieli wodnej i takim oto patyczkiem na zakończenie przyozdobimy nasze pyszne ciasteczka. Przygotujemy najpierw śliweczkę, przekroimy na pół. No, spróbujemy ją tu teraz rozłożyć i usuniemy pestkę i śliweczki już mamy gotowe. To samo robimy z drugą śliwką. Oczywiście ze śliwki nie zdejmujemy skórki. Obieramy kiwi i zaraz pokroimy je na drobniejsze części. Kiwi kroimy w takie grubsze plastry i kolejny owoc. O, i w zasadzie już owoce mamy przygotowane. Kroimy takie duże kwadraty, ponieważ tutaj będziemy zawijać nasze śliweczki, a śliwki są dosyć dużych rozmiarów. O, w ten sposób. I zrobimy cztery ciasteczka ze śliwką i cztery ciasteczka z kiwi. Położyliśmy śliweczkę w ten oto sposób i teraz dwa rogi, robimy taką kieszonkę i tutaj i to wszystko sklejamy i gotową kopertkę już mamy. To samo robimy z kolejną śliwką, kładziemy dwa rogi i dwa następne. Tak sklejamy i cztery kieszonki ze śliwkami mamy już gotowe. Robimy teraz kopertki z kiwi. W dalszym ciągu technika ta sama, czyli łączymy wszystkie rogi. O. I następny owoc kiwi sklejamy i kieszonki mamy gotowe. Mamy już ciasteczka przełożone na blaszkę. Wykorzystaliśmy ten papier, który był w cieście francuskim. I ja teraz delikatnie nakłuwam ciasteczka widelcem. A to dlatego, że ciasto francuskie, ono jest wielowarstwowe i wtedy łatwiej po prostu wyrośnie. Ale tak delikatniutko, troszeczkę tylko. O, i tutaj. Wtedy dostaje się odrobina powietrza i one fajniej nam urośnie. Te ciasteczka będziemy piec około 20 minut. Oczywiście musimy ten proces kontrolować. O, tu już wystarczy. I wstawiamy je do nagrzanego piekarnika do 200 stopni na środkową półkę. Włączamy górną i dolną grzałkę. Piekarnik mamy nagrzany. Wkładamy nasze ciasteczka. Górna, dolna grzałka. Na około 20 minut, przy czym tak jak powiedziałam, kontrolujmy od czasu do czasu. Jest to pierwsza tura naszych ciasteczek, a później upieczemy podstawy do brzoskwiń.
Ciasteczka nam się pieką, a my w tym czasie przygotujemy lukier. Mamy przygotowaną porcję śmietany i dosypiemy cukier puder. O, myślę, że to jeszcze troszeczkę. Zobaczymy, może starczy. I to wszystko mieszamy. Musi nam lukier taki wyjść dosyć gęsty, żeby się po prostu nie rozpływał na naszych ciasteczkach, więc myślę, że jeszcze musimy dosypać. To sprawdzimy teraz. No, widzę, że tyle już pewnie wystarczy. Staramy się dokładnie rozprowadzić cukier, żeby nie było grudek. Cukier już mamy dobrze rozprowadzony. To jest mniej więcej taka konsystencja, ale my jeszcze parę kropelek soku z cytryny, żeby lekko był taki kwaskowy. Przemieszamy i odstawimy i wykorzystamy, jak przyjdzie na niego czas. Nasz lukier jest już gotowy. Zaglądamy do naszych ciastek. Myślę, że już będą gotowe. O, wszystko jest tak super pięknie się upiekły, a więc zostawimy je do przestygnięcia i włożymy zaraz drugą porcję do upieczenia. Przygotujemy kolejną porcję ciasteczek. Te będą z połówkami brzoskwiń, a zatem brzoskwinie, tak jak powiedziałam wcześniej, włożymy już po upieczeniu ciasta francuskiego. Zrobimy tylko taką podstawę z ciasta. O, też na takie kwadraciki i tutaj lekko takie, o, zawiniemy różki. O. I tak zrobimy z kolejnymi. Wstawiamy do piekarnika. Piekarnik już jest nagrzany na kolejne 20 minut. Wyjęliśmy z pieca nasze ciasteczka i kończymy już wkładać połówki brzoskwinek. Dokładamy ostatnią i za moment przystąpimy do ozdabiania lukrem i czekoladką. Nasze kieszonki francuskie już nam przestygły, a zatem ozdabiamy je lukrem. O, mamy już ozdobione lukrem wszystkie ciasteczka. Teraz odrobinę lukier zastygnie i zaraz będziemy zdobić rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą ciemną. Ciasteczka już nam przestygły. Dołożyliśmy jeszcze tutaj po połowie winogrona zielonego i fioletowego. Ładnie wyglądają, a pozostałe ciasteczka ozdobimy odrobinę lukrem. Tak, żeby nie wszystkie były jednakowe. O, i jeszcze tutaj troszeczkę. O, tyle wystarczy. Kończymy roztapiać czekoladę. Robimy to w kąpieli wodnej, czyli do większego rondelka wlewamy wodę, a do mniejszego czekoladkę. Oczywiście wcześniej łamiemy ją na kosteczki. Już jest gotowa. No, dzięki temu mamy oczywiście gwarancję, że czekolada nam się nie przypali. Już jej konsystencja jest właściwa. Mamy już przygotowaną czekoladkę, a zatem ostatni etap to zdobienie ciastek czekoladą. O, tutaj sobie takie robimy patyczkiem, taką może krateczkę. I kolejne ciasteczko.
Tu odrobinkę. I nasze ciasteczka już są gotowe. A zatem życzymy smacznego.